Więc może na początku wróćmy do meczu z ubiegłego tygodnia. Legia późno strzeliła bramkę. Czego twoim zdaniem brakowało, żeby wcześniej jednak otworzyć ten mecz i mieć większą kontrolę? Myślę, że najważniejsze jest to, że pomimo tego, że przegrywaliśmy 1-0, to udało nam się odrobić ten wynik. Pokazaliśmy charakter i to, że gramy do samego końca. A czego nam zabrakło, to myślę, że w pierwszej połowie stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji, ale myślę, że zabrakło trochę pazerności i zdecydowania w polu karnym. Co najbardziej zaskoczyło cię, tak po twoim pierwszym wrażeniu po przenosinach do Warszawy? Może nie, co zaskoczyło mnie, ale na pewno wywarło na mnie wrażenie zdecydowanie atmosfera podczas meczu. Kibice naprawdę dopingowali nas świetnie 90 minut, a oprócz tego, tak jak już wiele razy wcześniej mówiłem, wszystko tutaj jest na najwyższym poziomie, wszystko jest profesjonalne i to są korzystne warunki do tego, żeby się rozwijać. Czy trener Wukowicz powiedział ci już, kiedy możesz spodziewać się takiego pełnego debiutu w pierwszej drużynie? Myślę, że nie można w piłce dokładnie spodziewać się czasu ani miejsca. Trzeba ciężko pracować codziennie, koncentrować się na swoich zadaniach, a w końcu ta szansa przyjdzie i wtedy będzie się trzeba odwdzięczyć trenerowi. Cała Polska już poznała Michała Karbownika czy Radka Majeckiego, pewnie pozna ciebie. Kto twoim zdaniem jeszcze z młodych piłkarzy, o których jeszcze mało kto słyszał, w najbliższym czasie może przebić się do pierwszego zespołu i też stać się popularnym? Znaczy, że tak powiem, nie poznałem jeszcze młodych zawodników z Legii, oprócz tych, którzy trenują z pierwszą drużyną, a myślę, że młodzież, która trenuje z pierwszą drużyną, w tym ja, każdy zawodnik ma coś w sobie i jest taka zdrowa rywalizacja i to pozwala nam stawać się lepszymi zawodnikami. Jeszcze na koniec, jakie jest twoje zdanie na temat transparentu, który ostatnio zawisł, gdybyś był takim młodym zawodnikiem w tym miejscu? Jakie jest generalnie twoje odczucie po tym transparencie, który się pojawił? Generalnie to nie chciałbym się wypowiadać na ten temat, bo jakby nie znam sytuacji, ani nie znam tej osoby, więc nie chcę tutaj nic mówić.